Dzień dobry, w kolejnym odcinku Kręcimy Nieruchomości. Dzisiaj witamy Was z Krakowa. I właśnie tutaj planujemy pokazać Wam aż 3 mieszkania. Każde inne i każde wyjątkowe. I wszystkie przygotowane przez bardzo zdolne i kreatywne dziewczyny Dorotę i Gabrysię z PIM Concept. Na początek zabieramy Was do samego centrum Krakowa i pokażemy Wam apartament 150-metrowy w odrestaurowanej kamienicy. Kochani, zanim zaczniemy ten home tour, kliknijcie subskrybuj, łapka w górę i jedziemy z tym odcinkiem. Więc pierwszym etapem w projektowaniu w ogóle tego mieszkania było doprowadzenie go do stanu deweloperskiego, gdyż jak zobaczycie tutaj na zdjęciach, było ono w opłakanym stanie. Nie było okien, nie było wylewek, cegła, stary tynk. Po zakończeniu i doprowadzeniu do stanu deweloperskiego mogliśmy ruszać dalej z projektem już wykończenia. Całe to mieszkanie to jest z czterech małych mieszkań. Tak. I jakby piętro wyżej, to tu jest klatka schodowa. Czyli dobrze myślę, że tutaj zaczynało się jedno mieszkanie? Tak, tak. A tutaj było kolejne? Tak. Okej. I tutaj mamy pokój gościnny. Bo to jest naprawdę jak takie niezależne, prawie taki apartamencik niezależny. Tak, tak, tak. I na tym też zależało inwestorom, żeby właśnie wygospodarować taką dodatkową przestrzeń. Razem z inwestorami chcieliśmy zachować jakby taki klimat tutejszy, więc te wszystkie grafiki zostały kupione u lokalnych artystów i też chciałyśmy, żeby to nie były grafiki na zasadzie jakiejś reprodukcji, czy po prostu jakiegoś wydruku, tylko akurat szukałyśmy takich, które faktycznie... Tylko oryginalne, tak, miały przedstawiać Kraków. To miały przedstawiać, dokładnie. Zależało. No, architektura Krakowa. Podczas wizyt inwestorów, kiedy byli tutaj w Krakowie, razem wybraliśmy się na zakupy i razem z nimi chodziliśmy po sklepach i wyszukiwaliśmy perełki. W tej części mamy poprowadzoną klimatyzację i to jest kanałowa i ona sobie idzie tutaj z sufitem podwieszonym, bo to oryginalnie było dużo wyżej i przechodzi nam jakby do jednego pomieszczenia. Jest to po prostu przeprowadzone przez całą długość korytarza. Master bedroom. To też jest cudowne, naprawdę. I tutaj też jakby ta klimatyzacja nam wychodzi. I to jest jakby znowu osobne mieszkanko. Ta przestrzeń razem z łazienką czyli i z garderobą. Czyli to jest jeszcze ta część główna, z której właściciele korzystają? Czy to już jest, tylko że jakby całościowo. Tak, tak, tak. To już jest ich część. Tylko że prywatna, a tam mamy tą oficjalną. Tak, tak. Też nam zależało na tym, żeby to jednak była jedna ściana, żeby to łóżko miało jakieś swoje tło, a nie żeby to były drzwi. Dlatego też ta wydzielona przestrzeń została tak jeszcze wykorzystana, że połowę zajmuje garderoba, a czymś zajmuje łazienka. No i oczywiście chciałyśmy to zrobić tak, żeby to było ukryte. Kadery też nie nakładają. Widać, że te drzwi wychodzą troszeczkę ponad, tak żeby po prostu to tworzyło równą kompozycję. Tak, a propos samej łazienki, co tutaj jest też ciekawe, no to te lustra i kinkiety zostały też zaprojektowane przez nas i zostały wykonane też przez rzemieślnika, czyli to nie są kupowane, tylko wszystkie te ramy są mosiężne i kinkiety też są mosiężne. I te kinkiety oczywiście też możemy znaleźć na korytarzu. Ponieważ jesteśmy w kamienicy, mamy tutaj mnóstwo elementów, które zostały pieczołowicie zachowane, na przykład te 130-letnie drzwi. Ciekawym akcentem, elementem jest tutaj mozaika, która pojawia się zarówno w całym korytarzu, jak i w kuchni. Wykonana na specjalne zamówienie z płytek 60x60 łączonych ze sobą, ciętych wodą i ułożone według naszego wzoru. Co dało a. nietypowy efekt, a b. wyszło to korzystniej cenowo.
Jeszcze historia a propos tej podłogi w mieszkaniu, no bo oczywiście to chciałyśmy, żeby nawiązywało to cały czas do kamienicy. W sypialni, i w tej sypialni gościnnej, i w sypialni należącej do inwestorów, no to mamy tą klasyczną jedełkę, no ale tutaj już chciałyśmy, żeby to było coś bardziej reprezentacyjnego. I stąd zdecydowałyśmy się na takie kasetony. Tak naprawdę to też jest taka historia, że tutaj właściwie kupiłyśmy te kasetony, a pozostała część tej podłogi została dorobiona przez parkieciarza, który tutaj wykonywał pracę. I on dobierał tak naprawdę nam kolor tych wszystkich desek pozostałych. Bo to jest jakaś bielona chyba, jakieś bielone drewno, tak, prawda? Tak. I to był taki jakby lakier przypisany do konkretnego producenta, więc nasz wykonawca tak naprawdę musiał do tego lakieru się dopasować i udało mu się właściwie to, no, nie rzuca się to w ogóle w oczy, że jest to odrębny produkt. Ta część za kuchnią została też podzielona, tak żeby jeszcze dodatkowo zyskała funkcjonalność, czyli mamy łazienkę, no i tutaj taka skrytka, gdzie mieści się i pralka, i suszarka. Wszystko miało być połączeniem tak naprawdę tej klasyki, czyli tego ducha historii związanej z kamienicą, ale też właścicielom zależało na tym, żeby było nowocześnie, żeby tutaj naprawdę powiało taką nowoczesnością i myślę, że to świetnie zostało połączone i zagrało ze sobą fantastycznie, choć pewnie nie było łatwe w takim aranżowaniu przestrzeni. A na pewno tym elementem, który wprowadza tutaj dużo nowoczesności, są te lampy, które wiszą nad wyspą kuchenną. Zobaczcie, jakie bardzo futurystyczne, nowoczesne kształty. I wiecie co? Tymi lampami, tymi przyłbicami możemy sobie dowolnie sterować, ustawiając w jaki sposób ma padać światło. W ten sposób możemy też jakby regulować sobie natężenie światła nad wyspą. I zobaczcie, możemy zrobić coś takiego, możemy zrobić coś tak, jak jest na tej pierwszej lampie, tudzież ustawić to światło w ten sposób. Te podwójne drzwi mają jeszcze taki dodatkowy wymiar kamienicy, prawda? Dokładnie. No i odczuwa się wtedy taki komfort, dlatego że to może być całkowicie niezależna przestrzeń, kiedy tutaj na przykład spędzamy czas wolny, ale może być połączona albo półpołączona z tą przestrzenią kuchenną. W ogóle apartament jest świetnie przygotowany, ale też w bardzo nieoczywisty sposób, bo wchodząc mamy od razu sypialnię. Przeważnie jak się wchodzi, to mamy przestrzeń otwartą. Tak. Ewentualnie hall i gabinet. Tak? Natomiast tutaj mamy od razu po prawej stronie sypialnię, tą gościnną, później mamy kolejną sypialnię i dopiero idąc dalej korytarzem, na samym końcu. Kuchnia i później salon. W tym pomieszczeniu wcześniej znajdował się piec kaplowy i pierwotnie ten piec miał się znaleźć właśnie w tym miejscu. Mimo prób nie udało nam się niestety odzyskać tego pieca. Więc ale on był tak zniszczony, czy coś? On był rozkompletowany. Miałyśmy takie szczere chęci, żeby nawet zrobić po prostu ten piec jako taką atrapę, że częściowo tylko jakoś go odbudować, ale mimo wszystko to nie wyszło, więc niestety się musiałyśmy poddać. Natomiast co nam się udało, bo tutaj chciałyśmy też zachować stare elementy i nam bardzo zależało na tym, żeby jednak coś odzyskać z tego wnętrza, które pierwotnego. Więc udało nam się odzyskać troszeczkę stolarki. I co jest jeszcze ciekawe, właśnie no to ta kamienica była kiedyś zamieszkiwana przez rodzinę rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. No ona była dziedziczona z pokolenia na pokolenie i sam rektor mieszkał właśnie w tym miejscu. W tym mieszkaniu. Tak, w tym mieszkaniu. I co jest ciekawe właśnie, bo inwestorom też bardzo zależało na tym, żeby odnieść się do historii. Nam też zależało, żeby się jakby zachować, mieć ten szacunek do tej kamienicy, do wnętrza, do historii. Wszystkim nam zależało, żeby odzyskać jak najwięcej. Niestety nie udało nam się na przykład sztukaterii odzyskać, ale postanowiłyśmy, że w takim razie zrobimy tą sztukaterię po prostu na własną rękę, że jakby nawiążemy, że tutaj się kiedyś znajdowała taka sztukateria, ale już niestety nie damy rady odzyskać tej starej. No ale udało nam się właśnie... To jest taki wzór, jaki tutaj był... Staraliśmy się, żeby był podobny, ale powiedzmy, że troszeczkę to pozmieniałyśmy. Jasne. No ale udało nam się właśnie z tymi drzwiami. Mimo że to były duże przejścia, to nie było takie proste i nam odradzali, żebyśmy tego nie robiły, bo okazało się, że te wszystkie skrzydła drzwiowe zostały złożone w magazynie, który się znajdował tam 30-40 km pod Krakowem. Stosy tych skrzydeł, po których my musiałyśmy wchodzić i przeszukiwałyśmy po prostu skrzydło po skrzydle i dostałyśmy miarkę i mierzyłyśmy, które drzwi nam się nadały do otworu. Montaż też tych ościeżnic to
nie jest tak, że jest jakby regulacja, tak jak zamawiamy nowe drzwi, tylko tu się musieliśmy naprawdę co do centymetra złapać i wiedzieć wcześniej, jakby parę miesięcy, że już tutaj są te konkretne. Każdy jakby to skrzydło miał inny wymiar, bo tu pół centymetra, tu centymetr i już trzeba było mieć od razu zaplanowane, że okej, te idą tu, te idą tu. Ale zobaczcie, elementy koloru marynarki zgrały mi się idealnie z tą zabudową ścienną w salonie. Ale Magda ma dla Was coś ciekawszego. A ja mam dla Was jadalnię w salonie, pięknie tutaj wkomponowaną w ten styl klasyczny, połączony z tą przeszłością i duchem kamienicy. A do tego dziewczyny Dorota i Gabrysia znalazły do tego stołu pięknie pasujące i zdobiące go jeszcze bardziej lampy Toma Dicksona. Oprócz tych drzwi, lamp, to jeszcze widzę inne skarby, bo to jest też chyba coś, co nie jest łatwo to dostać, prawda? I to też są, te wszystkie przedmioty to są przedmioty, które szukaliśmy razem z inwestorami, bo chcieliśmy po prostu dodać taką wisienkę na torcie. Bo też początkowo założenie było takie, że nie możemy z tego mieszkania zrobić muzeum, tylko żeby to było świeże, nowoczesne, ale mimo wszystko jakby chcieliśmy też troszeczkę tej historii dodać tutaj. Więc no to razem z inwestorami tak zaplanowaliśmy, że jak będą w Krakowie, to po prostu wybierzemy się na taką wycieczkę do antykwariatów. I faktycznie po prostu razem z inwestorami szukaliśmy tych wszystkich przedmiotów i wymienialiśmy się swoimi spostrzeżeniami, czy nam się to podoba, czy nam się to przyda, bo też nie chcieliśmy, żeby to były takie meble, które tylko po prostu są ozdobą i stoją, tylko żeby właśnie miały, nie wiem, tutaj po prostu mamy tą funkcję witryny, mamy biurko i w sypialni jeszcze mamy biurko, no i tutaj mamy po prostu takie stoliczki, pomocniki. W tym mieszkaniu dosyć nietypowe jest podejście do zaprojektowania ogrzewania, bo nie w każdej kamienicy to się udaje, zazwyczaj mamy w kamienicach grzejniki, natomiast tutaj udało nam się zrobić ogrzewanie w podłodze, są to grzejniki kanałowe. Te grzejniki jeszcze zostały ładnie zlicowane z podłogą, jakby to całe wykończenie jest dopasowane do kolorystyki podłogi, dzięki czemu te grzejniki w ogóle nie rzucały się w oczy, a jakby ich ranty zostały jeszcze dodatkowo zaznaczone taką ładną rameczką z mosiądzu, gdzie ten mosiądz właściwie pojawia nam się tutaj w całym mieszkaniu. Piękne mieszkanie i na pewno mieszka się tutaj pięknie. I wygodnie. I wygodnie. A my widzimy się już w następną niedzielę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.